Znajdujemy się w pracowni konserwatorskiej przy Bazylice Mariackiej. Patrzymy na obrazy, które zostały namalowane dla Krakowia, ponieważ zostały zamówione do Kościoła Mariackiego najprawdopodobniej, a przynajmniej do któregoś z kościołów krakowskich w 1514 roku. Natomiast od czasu powrotu, tak naprawdę po II wojnie światowej, kiedy obrazy były skradzione, one były niedostępne, nieoglądane były w skarbcu Bazyliki. To są obrazy, które były namalowane na zamówienie najprawdopodobniej Jana Bonnera w 1514-1515 roku. Nie ma tak naprawdę informacji konkretnych, czy Katarzyny były rzeczywiście do Kościoła Mariackiego i czy to były do kaplicy bonerowskiej. Na temat tego cyklu nie wiemy. Wiemy na pewno, że był drugi ołtarz świętych Janów, z którego zachowała się predela, która leży tutaj na stole. Natomiast cztery inne kwatery z tego ołtarza zostały skradzione w czasie II wojny światowej i nigdy nie wróciły. To obrazy w Bazylice Mariackiej, ten cykl obrazu świętej Katarzyny, są od 500 lat prawie. I to jest bardzo piękna sprawa, że dzięki tej renowacji one odzyskują blask i będą przywrócone do bardzo dobrego stanu. Także krakowianie znowu będą mogli jakby poczuć atmosferę tamtej starej bazyliki, do której zamawiano te obrazy. Jan Bonner ufundował dwa ołtarze. Zamówił je u norymberskiego malarza, który jest uznawany za najzdolniejszego z uczniów Albrechta Dürera. Także nie wiadomo, jak to się stało, że obrazy wywędrowały z kaplicy, tego nie wiemy. Wzmianki na ich temat pojawiają się w XIX wieku w publikacji pana Oszczkiewicza, gdzie pisze, że obrazy montowane są w drzwi szaf zakrystyjnych. Najprawdopodobniej później eksponowane były na filarach w nawie głównej w Bazylice Mariackiej. W lutym 1940 roku Niemcy zabrali pierwotnie 8 kwater z ołtarza świętej Katarzyny plus predele z ołtarza świętego Jana. I po wojnie wróciło 6 kwater z cyklu świętej Katarzyny, dwie tak naprawdę dalej uznawane są za zaginione. Ten obraz miał numer 23F, a to jest właśnie oznaczenie, które pochodzi z tych czasów. Co się stało z dwoma? Nie wiemy. Zginęły obrazy, które były najlepszej klasy, najwyższej jakości. Bazylika wciąż poszukuje zaginionych dwóch obrazów Kulmbacha. Jeżeli ktokolwiek wie, posiada jakiekolwiek informacje dotyczące ich losu, proszone jest o zgłoszenie się do nas. Nazywam się Anna Smyk, jestem dyplomantką na Akademii Sztuk Pięknych. Pod kierownictwem pani profesor Grażyny Korpal wykonuję swoją pracę dyplomową, która polega na odtworzeniu jednego z zaginionych dzieł Kulmbacha. Zachowały się tylko czarno-białe zdjęcia. Na podstawie jednego z tych zdjęć odtwarzam zaginiony obraz. Obrazy w tej formie tak naprawdę można oglądać pierwszy raz od końca XIX wieku, dlatego że taka duża konserwacja była w XIX wieku, natomiast później były tylko dokładane kolejne warstwy, domalowywane obrazy, ciemniały i tak dalej. Podstawowym narzędziem konserwatorskim jest wykonanie zdjęć rentgenowskich. To jest klisza, zdjęcie, które zostało wykonane przed konserwacją. Obrazy były pokryte grubymi warstwami werniksu, przemalowań itd., także pewnych rzeczy na warstwie malarskiej samej nie widzieliśmy. Natomiast tu już byliśmy w stanie od razu powiedzieć, co tak naprawdę z obrazem się działo. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyliśmy, że rzeczywiście Oszczkiewicz miał rację i dziury na zamki zostały wycięte. Wyglądało to dosyć brutalnie. Widzimy, że w tym fragmencie są wycięte dziury, to są te czarne miejsca, są jeszcze pozostałości gwoździ, które też musieliśmy wyciągnąć z obrazów. Natomiast tutaj też widać obicia po kluczach, także to są drobne ubytki. To, co się dzieje tutaj, to jest łączenie desek podobrazia, które idzie pod listą parkietażu. Nie wiemy tak naprawdę, co się stało. Tragiczna jest sytuacja taka, że brakuje fragmentu kompozycji w tym obrazie. Szczególnie widać to w tym miejscu na rękawie cesarzowej Faustyny. Obraz w pewnym momencie musiał pęknąć, na pewno nie został rozcięty, bo trudno jest wytłumaczyć jakby takie działanie. Możliwe, że został zamknięty w zbyt sztywnej ramie i przez pracę pęknął. Natomiast stolarz, żeby skleić obraz z powrotem, wyrównał krawędzie jednej i drugiej deski,
i przez to też ściął fragmenty kompozycji. Myśmy się zastanawiali, czy obraz rozklejać, bo oczywiście jest taka możliwość, uzupełniać to kawałkiem drewna 2-milimetrowym i sklejać z powrotem, natomiast uznaliśmy to za bardzo ingerencyjne, natomiast to nie jest tak bardzo widoczne. To klejenie jest widoczne tutaj na kliszy rentgenowskiej, widoczny też jest ubytek na twarzy Faustyny, który przez nas już jest uzupełniony. I widać dość obszerne zniszczenia podobrazia przez drewnojady. Natomiast w partii dolnej też widać dosyć poważne ubytki. To są te wszystkie czarne plamy. I to były miejsca, które musieliśmy uzupełnić. To, co żeśmy zastali na obrazach, i pierwotne listy były dębowe. Były zamiast tych, one są tak naprawdę bardzo sztywne przez to, że obraz był jakby 100 lat z takim parkietarzem, ona troszkę przyjęła krzywiznę obrazu, ale też sam obraz deformowała. Listwy dębowe są bardzo, bardzo sztywne, jakby lipowe podobrazie, nie ma przy nich szans na to, żeby pracować. To, co myśmy zrobili, doszliśmy do wniosku, żeby nie zdejmować parkietażu, natomiast żeby go trochę uelastycznić, czyli listwy dębowe zamieniliśmy na listwy świerkowe, zrobione z dwóch elementów skręconych na śrubach nylonowych. One są dużo bardziej tak naprawdę elastyczne. Całość jest pokryta parafiną i wypolerowana, trochę jak narty. W szafach w dawnej zakrystii zachowane są, gdzie wmontowane były obrazy Kulmbacha, zachowane są jeszcze tak naprawdę 3 kwatery, które były domalowywane do tego cyklu. Było więcej szaf, mniej obrazów, także oprócz 8 Kulmbachów były wmontowane inne obrazy z przedstawieniami o świętej Katarzynie. Natomiast również w 3 szafach istnieją jeszcze stare zamki z końca XVII, z początku XVIII wieku, które były również wmontowane w Katarzynach. Także są stare zamki. Stary klucz. Na początku dziwiliśmy się dlatego, że przeważnie zamki, jak się montowało, one były mniejsze, ale myśleliśmy bardziej kategoriami, powiedzmy, współczesnymi. I wydawało nam się, że zamki powinny być montowane w ramę, w drzwi, a nie w płócinę. I dlatego nie do końca dawaliśmy wiarę w to, co pisze Łuszczkiewicz, że zniszczone są kwatery obrazów, ale tutaj widzimy też na podstawie tego, że rzeczywiście ta tylna część zamka wmontowana jest w kwaterę. Ciekawy jest sam sposób montowania obrazu i widać, że ta późniejsza kwatera też ma sfazowanie i jest wsadzona w ramę szafy. Także dokładnie to samo działo się z Katarzynami. Nasi przodkowie w pewnym momencie stwierdzili, że barok jest bardziej popularny i ma przyszłość, a gotyk czy renesans odchodzą w niepamięć. No, takie są życiorysy dzieł sztuki. One żyją swoim życiem. Podobny los mógł spotkać też ołtarz Witostwosza.